Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fomeber, a to jest kolejny odcinek z gry The Long Dark. Zatrzymaliśmy się w tym oto domku. Pozbyliśmy się paru rzeczy, natomiast wydaje mi się, że zamarodzimy tu na chwilę dłużej. To jeszcze się okaże. Na pewno ten nóż byłoby mi szkoda zostawiać. A zatrucie... Moment, bo nam to wróciło. Czy what the hell? Dobra, weźmy jeszcze raz. Moglibyśmy zrobić tutaj, czekajcie. Nie mamy z dzikiej róży. Herbata lecznicza, no właśnie, to by było najlepiej, bo coś widzę, że te tabletki nie bardzo działają. Weźmy znowu. Czy to na pewno w ogóle ja... Nie, no dobrze, ja biorę antybiotyki. To didn't work. No kurde, nie podoba mi się to. A mamy gdzieś krzak dzikiej róży? Na zewnątrz? W ogóle jesteśmy, no mówię, w dalszym ciągu mega... Znaczy może już nie tak mega, ale sporo przeciążeni. Zaraz kurde zużyjemy. Tutaj mamy. Ile tego? 8. Mamy 16, a potrzebujemy 24. Kurde. Jest tu gdzieś jeszcze w pobliżu? Mamy w ogóle tutaj to miejsce rozrysowane? Chyba mamy. Konar cedru. Ja tu nigdzie nie widzę w pobliżu więcej. Bo wiecie, jak to się rozhula, to kurde, no pisało, że możemy nawet umrzeć, nie? No szkoda by było stracić takiego save'a. Olera. No dobra, możemy się wybrać, tylko że jesteśmy też przeciążeni. Jezioro tajemnic. Tu w tych budkach na pewno można łowić ryby. No z góry raczej nam nic nie przyjdzie. Natomiast tu na jeziorze wiem, że no lubią być zwierzęta. Zazwyczaj niestety wilki. Może nam się dzisiaj jednak poszczęści i póki ich nie ma, to sobie elegancko śmigniemy i wszystko zwiedzimy. Nie, nie, nic nie widzę. Przynajmniej na razie. Zdarzają się też oczywiście jelenie w dużej mierze, ale no zazwyczaj to były wilki, które właśnie przeszkadzały. Drewno nie. Zapałki, złom nie. To nie pamiętam, czy to było dobre. My chyba z takich korzystamy, albo i nie. Nie, mamy czapki teraz. Mamy teraz przecież czapki. To jest na 90%. No, czapki są lepsze. To sobie upuścimy. Z piecyka weźmiemy sobie węgiel drzewny. Tak rozrysowywanie tutaj stojąc na zewnątrz to nie jest najlepszy pomysł, ale dobra. I tam mamy zwłoki przy drugim tym. Dlaczego rozrysowywanie nie jest dobrym pomysłem? Dlatego, że w tym czasie mogły się tutaj właśnie coś zejść, nie? Jakieś wilki czy coś.
Idziemy do tych zwłok, zobaczymy. Tam mamy pełno domków. Także też miejmy nadzieję, że coś znajdziemy ciekawego. Dlatego mówię, że podejrzewam, że tutaj zostaniemy sobie na dłużej, bo no jest co zwiedzać, jest co robić. Dobra. Tu jest drewno. Węgiel bierzemy. Mamy nabój. I mamy haczyk i żyłkę. Dobra, to z tego będziemy mogli zrobić herbata. Z tego będziemy mogli zrobić... Oh, yes. Nice! Super, super rzeczy. Z tego będziemy mogli zrobić... no, przyrząd do łowienia. Dobra, w zasadzie to z tego co widzę to już tylko domki. A nie, tam jest jeszcze ten domek na jeziorze, ale no wpierw jednak odwiedzimy te domki, bo jednak chciałbym poszukać tego krzaku dzikiej róży. Może się uda gdzieś znaleźć. Tam jeszcze jest jeden. Znaczy jedna budka. Lód tu może być miejscami cienki, więc trzeba uważać, bo można wpaść. Dlatego nie biegam. Tylko spokojnie dreptam. Tych chatek nie widzieliśmy po rozrysowaniu mapy, więc zaraz sobie to zaktualizujemy. Tylko stanę blisko wejścia. Ciach, ciach. Tak, gdyby coś się działo. Okej. No i zobaczmy. Martwi mnie to, że nam nie przechodzi kurczę ta. To zatrucie. Bandaż. Bandaży już mamy trochę. Aczkolwiek no fajnie by było. Pocisk do rewolweru, ale tu jeszcze chyba coś jest, czy nie? Nie, chyba nie. Tak, 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 spokojnie, zaraz. Nie denerwuj się. Co tutaj tak mało tego? Kurde. No kurde, mamy mało tych tabletek i nie chciałbym ich za dużo wykorzystywać, no. No tu nie mamy po co wracać, tu zostały same gazety, w zasadzie tutaj tkanina. Nie ma tu za bardzo nic, liczyłem na większy tutaj jakiś staw do zdobycia. Ale jak widać, niestety. Myliłem się, gdzie tu jest wejście? No. Kurde, musimy chyba... Faktycznie, będziemy musieli zaraz przespać, albo kawę gulnąć, no nie wiem. No tak, tylko że my już jeden taki wyrzuciliśmy. Znaczy, no weźmiemy, wyrzucimy to sobie... Gardków to już mamy tyle, że naprawdę to już... Bez przesady. Czy tu coś jeszcze jest? Nie. Nic nie ma, noż cholercia. Czasem coś jest pod łóżkiem, czy coś tutaj tak pochowane po kątach, ale to by trzeba było lampę zapalić, żeby tak dokładnie widzieć wszystko. No jestem zawiedziony, jak mało tutaj jest. Strasznie mało, tu prawie nic nie ma. Półka. Miotła? Kurde no. No to tak byśmy musieli zrobić, tylko że... Czy mamy w ogóle wodę? Mamy. Gólnicę, trochę tej wody. I spróbujmy znowu wziąć...
Antybiotyki. Czas regeneracji. Nie wiem. 9 godzin. Tylko, że to już będzie ciemno, no ale co ja poradzę. Spróbujmy się tyle przespać. Chyba niepotrzebnie aż w ogóle zatruć się wyleczono. No właśnie, ja niepotrzebnie tyle. Tyle aż wziąłem tego, bo to chyba wystarczyło się po prostu przespać. A ja panikowałem. Kurde. No trudno się mówi. I żyje się dalej. Dopijemy resztę wody. Niewiele tego. Jeść nam się jeszcze jakoś tam za bardzo nie chce. I prześpimy się jeszcze z 8-9 godzin. Tak myślałem, że się wcześniej budzisz się w pełni sił. No właśnie. Tylko, że my nie spaliśmy tak naprawdę te 9 godzin. I w dodatku chce nam się lekko pić. A my w ogóle kawy nie mamy przygotowanej żadnej. Tutaj piecyka nie ma, więc nie przygotujemy. Mamy tylko herbaty zwykłe. Tą w pierwszej kolejności będzie trzeba wykorzystywać. Bo ona już jest taka nie za bardzo. Mamy no, kilka tych napoi, tylko że tych napoi mi zawsze szkoda. Ale niech będzie. Tylko żebyś mi się znowu nie zatruł, chłopie, bo nie będzie dobrze, ani przyjemnie. Możemy spróbować przejść do drugiego domku. Znaczy trzeciego w zasadzie już. Tu jeszcze jak mając lampę, to wykorzystamy to i poszukamy czegoś. Czyli nic żeśmy nie przeoczyli. Puste, puste. No i dobra. O, właśnie. O tym właśnie mówiłem. Więc zejdziemy jeszcze do drugiego domku. I zerkniemy, bo naprawdę to może być gdzieś tak ukryte. Leżeć gdzieś w rogu, że nawet tego nie dojrzy się. No miejmy nadzieję, że nic na nas nie czeka na zewnątrz. A jeżeli czeka, to spierniczymy. Znaczy lampy tutaj na zewnątrz nie potrzebujemy jako tako, ale już nie będę jej gasić. W miarę jasno jest, nie ma tragedii, nie? Bo to już w zasadzie powoli, powiedzmy, dzień wstaje. Sprawdźmy jeszcze raz dokładnie tutaj tą chatę. Bo taki nabój może nam uratować prędzej czy później życie. Ten jeden właśnie. No, ale tutaj nic już więcej nie widzę. Przejdziemy do tego ostatniego. Na jeziorze w zasadzie też nic nie widać, nie? Żadnych zwierząt, tak na szybko patrząc. Dobra, plecak. Nic. To są zwykłe książki, natomiast no dobrze by było wziąć, bo... Nie mamy czym rozpalać za bardzo. A nie. To sobie przeszukaj. No zobaczymy. Tu nic nie ma. Tkanina. Mamy zapałki. Gotowa podpałka. Strasznie pusto tutaj jest w tych domkach. Tam nic nie widzę. To jest zwykła książka. No nic, zgasimy sobie. I sprawdźmy jeszcze... Do palenia. Tą książkę już my przeczytali. Tą tak samo, czyli mamy dwie plus ta jedna. A jeszcze tutaj mamy tą książkę. Chyba, że... Nie, już nie mamy. O, właśnie, mamy trzy otwieracze łącznie. Jeden na pewno sobie ten najsłabszy wyrzucimy, a nawet dwa, myślę.
ten drugi też w tym jednym z tych domków. Natomiast wydaje mi się, że zbieranie w ogóle tego i zostawianie gdzieś tam w takich domkach to też nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo i tak raczej podejrzewam, że tutaj wracać nie będę. Będziemy iść tylko raczej przed siebie do przodu. No bo, no nie wiem, to już musiała być, nie wiem, jaka być dramatyczna sytuacja. A to się da naprawiać? Nie da się, dobra, bo ja chciałem jeszcze tutaj dopełnić sobie tą lampę naszą. Okej. Paliwo żeśmy zużyli. Jest tu łóżko? Te dwie godziny może jeszcze damy radę kimnąć się. Żeby już się jaśniej troszeczkę zrobiło. A, dupa blada. Dalej jest ciemno. To jest jeszcze słabe picie. 51%. Dobra. Tak, żeby też wagę troszeczkę zmniejszyć. A chipsy zazwyczaj są, no właśnie, one zabierają picie. Więc one są średnie. No nie wiem, moglibyśmy spróbować wyjść na zewnątrz, tylko że ja bym musiał znowu... O. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, no jeszcze ciemno. Ciemno i ja tutaj na pewno zagrożenia w razie czego nie dojrzę. Więc wydaje mi się, że lepiej... nawet jeżeli nie chce nam się spać, to z 2 godziny przeczekać. Dobra. Ja myślę, że w tym momencie to już bardziej rewolwer w łapę. O! W miarę. Już troszeczkę lepiej. Tu mamy kolejne zwłoki albo padlinę. Znaczy ja bym wolał... No nie wiem, co bym wolał w zasadzie. No ze zwłok zazwyczaj nic nie ma, nie? Szczególnego, a z padliny zawsze to mięso jest. Coś tam się zawsze zbierze, ale ja tu nic nie widzę, chyba że w tej rozwalonej chatce tu coś jest. Mam nadzieję też, że tu nie ma wilka, który się tym interesuje. Nie, chyba tu, na śniegu. Chata nad jeziorem. Mamy młot wreszcie. Nie, to jest siekiera. Drewno. Jodły. To jest bezsens totalny brać to, naprawdę. Tu jest, dobra, jednak zwłoki. Okej, okej. Jestem w szoku. Pusto. No. Wiadomo, że tu nie wejdziemy. Ławka. O. Mieliśmy właśnie to, bo ja to wcześniej też zebrałem, a nie przeczytałem. A gdzie to w ogóle się... chyba tutaj, notatki. Bo kopce żeśmy 2 znaleźli, a notatki wybierz. Zbadaj. No, a po angielsku, kurde, to ja tego teraz nie będę czytać, bo to i tak... Nie miałbym se to przetłumaczył. No ale tak czy siak, no nie wiem, czy to po przeczytaniu, jakby przejrzeniu takiego ogólnego. Czy to coś tutaj zmieni? No nie, nie, nie. Nie bardzo. Oh yes, paliwo sobie zaraz wlejemy. Czy tu coś jest? No ja nie widzę. A...
Po co nam złom? Wyrzuć ten złom. A zaraz sobie ten haczyk zrobimy, tak jak tutaj mamy. Upuść. I teraz tak jeszcze. Zróbmy sobie ten haczyk. Drugi będziemy mieć. Okej. Żyłkę jeszcze jedną mamy, natomiast nie mamy haczyka. Zaraz sobie odpalimy lampę. Żeby jeszcze tutaj dokładnie sprawdzić. To przejrzeliśmy, jest puste. Mleko skondensowane, super. Tak nie bardzo go właśnie widziałem. Tu w tym nic nie ma. Pod stołem też za bardzo nic nie widzę tutaj. Nic nie skitrali. Mamy kolejne puszki do picia, spoko, czyli możemy z tego śmiało korzystać. Mamy ukrytą skrzynkę pod łóżkiem, oczywiście, że pustą. Tu pod łóżkiem również nic nie ma. Tylko i wyłącznie ewentualnie gazety. Dobra. Dopełnijmy sobie tą lampę, bo żeśmy podnieśli. No i jeszcze nam nawet trochę zostało na przyszłość. Odłóżmy sobie lampę. Oj, niedobrze. Pogoda się mocno skiepściła. A to niedobrze, bo przy takiej widoczności, no to możemy się bardzo łatwo natknąć na... na jakieś niebezpieczeństwo. Dobra, to sobie rozrysujemy. Aj, nie tak. Tylko czy to jest bezpieczne tutaj? Może bliżej tu? Domku, żeby w razie czego wejść? Nie możesz rozwijać mapy w warunkach niskiej widoczności. A, widzicie. No okej. To troszeczkę szkoda. Czy te picia, no właśnie, są jakieś kiepskie? Są. Od razu pijemy. Zjedzmy sobie te pierdoły. Dopijemy. I super, jesteśmy niemalże najedzeni. Kurde, no ja bym chciał rozrysować tutaj to najpierw, nim ruszymy, ale no... No czekanie to jest tak też, no bez sensu trochę. Ale iść w taką pogodę to też tak nie bardzo. Nam się lekko chce spać. Z 3 godziny się zdrzemnijmy. Może pogoda będzie ciutkę lepsza na zewnątrz. Mam taką śmiałą nadzieję. Dupa blada, nic z tego. Cały czas tak samo. Kurde. Ryzyko skręcenia. Ryzyko to jeszcze tam pół biedy. Nic się nie zmieniło, nie? Cholera. No ale dobra, generalnie domki mamy przeszukane, nie? Tylko żebym ja się nie zgubił, żebym nie natrafił na żadnego skubańca. To będzie dobrze. Gdzieś tutaj powinna być ta budka do łowienia. Ja ją widziałem stąd. O ja pierdziele. Tu się idzie bardzo łatwo zgubić, ale moment, tu już coś mamy. No ale to nie jest to.
Kurde, żebym ja się tu naprawdę nie zgubił przy tej pogodzie. Chaty do... co? Tam jest... to są w ogóle zwłoki. Nic. Ale wydaje mi się, że jesteśmy z prawej strony tego czegoś tutaj. Dobra, jest jedna z tych chatek. Z drzwiami? To takiej jeszcze nie widziałem. Oh, yes. I haczyk. Superancko. Nie. No, żyłkę możemy zabrać. Aczkolwiek, no już mamy tych. To już trzeci haczyk będziemy mogli sobie zrobić. Zabieramy tylko węgiel. Zostawmy sobie otwarte, będziemy wiedzieć, że tutaj byliśmy. Ja spróbuję z powrotem trafić do tych naszych chatek. Żeby tam na spokojnie przeczytać, nim sobie zaczniemy łowić. Może dzięki temu nam będzie łatwiej to zrobić. Tu już widzę skały. Ale wtedy żeśmy troszeczkę dłużej szli. Jak przeczytamy i prześpimy się, no zresztą trzeba iść tam, gdzie kruki, nie? Słychać. Tam będą domki. No, mamy to. Przeczytamy, prześpimy się i na spokojnie następnego dnia, jeżeli pogoda na to pozwoli, to sobie porozrysowujemy mapę. A czemu one tutaj latają? A nie, one tu latają, tylko że tak słońce pada, dobra.